Fanów boksu czekają w Lubinie spore emocje. W sobotę w hali Osiru na ringu odbędzie się mecz Polska-Włochy. Zawodnicy powalczą w 10 kategoriach wagowych juniorów. Pięściarze będą walczyć po 3 rundy, 3 minuty każda. Organizacją tego ważnego wydarzenia zajął się lubiński klub bokserski MKB Energetyka. Nie udałoby nam się, gdyby nie nasz główny sponsor Energetyka, spółka KGHM. No oni jakby ciągną to finansowo, a my zapewniamy od strony organizacyjnej i sportowej. Gdyby nie oni, to muszę powiedzieć, że chyba w tej chwili nie byłoby tego klubu. W sobotnim meczu weźmie udział jeden pięściarz z Lubina, Patryk Milewicz w wadze lekkiej. Do udziału w imprezie zachęca znany fanom boksu Mieczysław Messier, który w lubińskich zawodnikach widzi duży potencjał. Cieszę się, że po iluś tam latach trochę regresu nastąpiło ożywienie tutaj w Lubinie. Były piękne tradycje, tutaj przez stąd jest medalista olimpijski z tej sekcji. Jest dużo zawodników Zagłębia Lubin i w czołówce Dolnego Śląska i na Mistrzostwa Polski. Jest mistrz Polski Olimpiady Młodzieży, są medaliści Mistrzostw Polski Juniorów. No coś się dzieje. Zawodnicy MKB Energetyka Lubin kilka dni temu wrócili z Grand Prix Polski z Karlina. Przywieźli stamtąd kilka medali. Były to eliminacje do Mistrzostw Polski, w których wziął udział 164 najlepszych pięściarzy w kraju. Z naszego klubu wystartowało 8 zawodników. Zdobyliśmy 3 medale. Dawid Oborski zdobył złoty medal, Paweł Czyżyk srebrny, a Marcel Zakarczewny zdobył brązowy medal. Jest to olbrzymi sukces. Współorganizatorem sobotniego meczu jest Polski Związek Bokserski. Na imprezę na pewno przybędą sławy kadry polskiej. Wstęp dla wszystkich widzów jest wolny. Impreza rozpoczyna się o 19 godzinie. Wejście na ring reprezentantów obu krajów poprzedzą 3 przedwalki juniorów rocznika 97 i 98 z klubu MKB Energetyka.